Cześć, z tej strony Jaro, witajcie w kolejnej lekcji, w której będziemy się uczyć grać piosenkę pod tytułem Tęskno mi, której wykonawcą oczywiście jest Sarsa. Zapraszam. Na początku chciałbym jednak przypomnieć o pobraniu opracowania, link do niego zawsze jest w opisie filmu, o zostawieniu łapki w górę oraz o naciśnięciu przycisku subskrybuj. Dzisiaj potrzebować będziemy 5 akordów, są to akord A-moll, C-dur, D-moll, F-dur i G-dur. Będziemy wykorzystywać 3 bicia. W zwrotkach będzie to bicie naprzemienne. W refrenie będzie to bicie harcerskie. A we wstawkach będzie to bicie pojedyncze. Omówmy sobie jednak po kolei te części. Zaczynamy od zwrotki. Tam będziemy wykorzystywać bicie naprzemienne. Jednak musicie zwrócić uwagę, że tutaj nie ma żadnego akcentu. Więc tutaj wszystkie te uderzenia powinny być jednakowej mocy. Oczywiście. I refren. Harcerskie. I od razu powinniśmy przejść do kolejnej zwrotki, czyli F-dur bicie naprzemienne. Jeżeli ktoś będzie miał problem z, może nie z liczeniem, ale gubić się będzie w tym biciu naprzemiennym, bo nie wie jak długo tutaj machać tą łapą na danym akordzie, to proponuję na początku zacząć od tego, żeby powoli sobie grać i liczyć uderzenia w dół. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dlaczego F-dur policzyłem do 8, a reszta akordów tylko do 4? Ponieważ F-dury na początku są 2, a te akordy C-dur i G-dur są po razie. Z resztą piosenki nie powinniście mieć problemu, ponieważ jest analogiczna do tych części, które przed chwilą omówiliśmy. Musicie tylko zwrócić uwagę jeszcze na jeden akord, na akord A-moll na samym końcu. Jest on zagrany również biciem pojedynczym, tak samo jak wstawki. Dobrze, spróbujemy za chwilkę zatem zagrać to razem wraz z linią melodyczną w oryginalnym tempie. A tymczasem ja dziękuję za dzisiaj, odmeldowuję się. Miłego szarpania, cześć! Thank you.